Najpierw jest marzenie. Pragnął być na swoim i pracować w domu. Pierwsze dni własnej firmy uskrzydlają. Jednak po jakimś czasie rzeczywistość ściąga na ziemię. Trudno być zmotywowanym i wydajnym, pracując latami jako freelancer, tylko w swoim towarzystwie, we własnych czterech kątach. Dom powinien być miejscem relaksu, a nie pracy. Teraz oddzielam życie zawodowe od prywatnego. Dobrze mi z tym. Wspaniale być częścią coworkingowej społeczności. Czym jest dla mnie mój dom? To azyl, w którym znajduję wytchnienie od pracy i w którym mam też inne zajęcia. To dwaj najważniejsi faceci mojego życia, moi synowie. Tu wypoczywam od biznesu, doładowuję siły. Tu mogę spokojnie zająć się dziećmi, gotowaniem, domem, sobą. Znam smak pracy w domu. Wymagała ode mnie dużej samokontroli, zorganizowania i oddzielenia zajęć domowych od biznesu. Doskwierał mi też brak kontaktu z ludźmi. Dom zamieniał się w biuro, a ja miałam wrażenie, że rozmywał się podział na pracę i dom. Hello! Do roboty! W porę trafiłam do centrum. Coworking zmienia życie na lepsze. To nie jest slogan, mówię to z własnego doświadczenia. Coworking to nie tylko praca przy biurku na wspólnej przestrzeni. Mówi się wręcz, że coworking to styl życia. Tu wszystko służy rozwojowi. Kreatywnie zaprojektowana przestrzeń, potrzebne sprzęty, sale spotkań, do tego rodzinna atmosfera, w której łatwo zawiązują się przyjaźnie. W grupie łatwiej się zmotywować. Ważne są też smaczki, które tworzą klimat wspólnej pracy. Wymiana opinii, wspólny lunch, spotkania po godzinach. W grupie jest po prostu przyjemniej. No i kawa smakuje lepiej, gdy wypijasz ją z drugim człowiekiem. Śmieszne są te gwary w Polsce. Na przykład w Krakowie wychodzą na pole. Kosz to dla Ślązaków hasiok. W Łodzi na bilet okresowy mówią migawka, a na Podlasiu na samolot mówią wow.